Panie i panowie, ja jestem Kulturalny Wilk, a to jest Silent Hill 2, czyli najlepiej oceniany horror w historii gier komputerowych i konsolowych. Spędzimy razem parę niezapomnianych godzin. Mam nadzieję, że będziecie w stanie spać po tym. Może być różnie. Mary, could you really be in this town? Oto James Sunderland. Zaraz z nim odwiedzimy tytułowe miasteczko. A po co? James, pokaż co za list dostałeś. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said, Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Koniec wesołej muzyczki. Tak więc James Test Desperat, który szuka żony, która wie, że zmarła 3 lata temu, więc... Ktoś równie dobrze może sobie przecież tym listem robić jaja z niego. W ogóle James, sprawdziłeś datę nadania jego? Możemy sprawdzić, w sumie dobra myśl. List od Mary. To bez wątpienia jej podpis widnieje na kopercie. Tak, przyjrzyj się. Okej. Mamy dokładnie ten sam tekst, co przed chwilą. Ale nie możemy obejrzeć samej koperty. Nie można zobaczyć daty nadania. Ktoś też może oczywiście robić sobie jaja. No cóż, tak czy siak, James jest zdesperowany i przychodzi do Silent Hill po to właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jest jego żona, która niby nadała mu list. Dobra, mamy mapę Silent Hill. Przyda się. I nie możemy tam dojechać, ponieważ jest droga zablokowana. No, tutaj będzie. Właśnie. Welcome. Dalej nie przyjadę. Najwyraźniej będę musiał pójść pieszo. Dobra, w takim razie jedyna droga prowadzi przy wybrzeżu. To Luca Lake. Tak. Zaczyna się pamiętna mgła. Ikona tej serii. Dopiero w czwórce odchodzono od niej. I okazało się, że to jest wielki błąd. Ale też nie tylko w czwórce. W wersji HD. To jest remaster. Zlikwidowano mgłę, która miała być zaszłością z czasów, kiedy ta mgła miała pomóc z wymaganiami sprzętowymi.
Okazało się, że to był strzał w stopę. No cóż. Co by nie mówić, jest bardzo klimatyczna. Coś tam chyba w krzakach chodziło. Dobra. Jest tutaj studnia. Przyjrzyjmy się jej. Jakaś czerwona kartka. Coś leży na dnie studni. Co to może być? Czuję, jakby ktoś szperał mi w głowie, gdy na to patrzę. Dziwaczne uczucie. Zapis. Tak, tutaj widać, że ja troszeczkę testowałem już wcześniej. Zapis możliwy. 8 kilobajtów potrzebne na oddzielny zapis. Wolne miejsce. Trochę wolnego miejsca mam. Dobra, raczej powinien się zmieścić. Tak. Sam start będę wiedział, jak przejść. Niestety, to przez przypadek wyszło, że jedną zagadkę nawet rozwiązałem. A właśnie, jak można było przed chwilą zauważyć, poziom trudności walki jest ustawiony jako normalny, a poziom trudności zagadek ustawiłem na wysoki. Ponieważ, cóż, jakieś wyzwanie musi być. A że kiedyś ja specjalnie nie grałem ani w przygodówki, ani w takie gry, bo między innymi obawiałem się zagadek logicznych, to teraz zagadki logiczne nie jest żaden problem. Dobra. Kogo my tu mamy? Na cmentarzu.